Cześć, z tej strony Marcin Jasiński. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku i niestety ostatnim z serii Fotonews. Dlaczego jest to ostatni odcinek? No, odpowiedź jest dość prosta. Osoby, które wykonują takie materiały na YouTubie, dobrze wiedzą, ile to zajmuje czasu. Przygotowanie takiego Fotoniusa to jest tak naprawdę dobrych kilka godzin w ciągu tygodnia, jak nie, nawet nie więcej. Teraz jest oczywiście bardzo mało informacji, ale jak jest ich więcej, to przez cały tydzień muszę zbierać informacje, te informacje tłumaczyć, bo z reguły są to z zagranicznych jakichś źródeł. Dodatkowo należy potem oczywiście przygotować sprzęt, nagrać ten odcinek potem zmontować, przygotować jeszcze materiały, zdjęcia, jakieś filmiki do tego, potem to skompilować, wrzucić, opisać. To jest naprawdę bardzo dużo czasu, a oglądam oczywiście statystyki, cały czas patrzę i jest naprawdę bardzo małe zainteresowanie takimi newsami. I że jednak wolicie czytać informacje, co mnie szczególnie nie dziwi, ponieważ macie tam linki, zdjęcia, od razu możecie sobie ściągnąć, popatrzeć, wszystko od razu zobaczyć. A w związku z tym, że ogląda to naprawdę bardzo mała ilość osób, stwierdziłem, że to będzie ostatni odcinek. Natomiast w następnym materiale, który pojawi się naprawdę bardzo, bardzo niedługo, dowiecie się o zupełnie nowej rzeczy, którą planuję. Myślę, że będzie to bardzo fajna opcja dla Was. Będę mógł być bliżej Was, będziemy mogli bardziej się lepiej kontaktować. I w następnym materiale, jaki pojawi się na kanale, dowiecie się szczegółów. A zatem przechodzimy do tak naprawdę dosłownie kilku newsów z ostatnich dwóch tygodni, ponieważ jest ich coraz mniej. Pierwszy z nich dotyczy Nikona i Capture One, a mianowicie Capture One trafił dla Nikona w wersji specjalnej. Zwykły Capture One obsługiwał wszystkie marki aparatów, natomiast była też wersja pod Fuji i Sony, specjalnie pod te aparaty, w których była możliwość korzystania z pełnej wersji Capture One, z tym wyjątkiem, że obsługiwał tylko i wyłącznie produkty Fuji lub Sony. Innych po prostu RAW-ów z innych aparatów nie można było czytać. Główną zaletą było to, że to oprogramowanie było po prostu dwa razy tańsze niż pełna wersja Capture One dla wszystkich aparatów. To jest naprawdę świetna informacja. Ja sam zresztą osobiście korzystam z Capture One dla Sony, ponieważ nie posiadam aparatów innych marek już i spokojnie mi to wystarcza. I to jest pełna wersja, jest ona dwa razy tańsza. Jeżeli się postaramy poszukać różnych promocji, które się pojawiają, naprawdę Phase One robi bardzo dużo takich promocji, możemy naprawdę dużo, dużo niżej jeszcze zejść niż jest to obecnie. No i w tym momencie pojawiła się bardzo dobra informacja, ponieważ wraz z najnowszą aktualizacją Capture One, oprócz jakichś tam małych dodatków, które się pojawiły, oraz zupełnie nowej, przebudowanej strony, pojawiła się wersja dla Nikona, a więc Nikon również się doczekał tego i możecie teraz zakupić Capture One pod Nikona. Będzie on obsługiwał tylko i wyłącznie RAW-y z Nikona, ale będzie cena dużo, dużo niższa niż pełnej wersji. Naprawdę serdecznie polecam, ponieważ to jest świetny program, bardzo, bardzo mocno się rozwija i jest on naprawdę używany przez wiele osób, zwłaszcza w takich profesjonalnych zastosowaniach, gdzie niezbędny jest tethering, choćby świetne działanie tego tetheringu, czy też kolory, no to jest naprawdę kluczowe. Przykładowo w fashion to Capture One jest zawsze wybierane. Druga informacja dotyczy Elinchroma, a mianowicie wiele producentów posiada parasolkowy system rozkładania ich modyfikatorów światła. To bardzo szybki i łatwy sposób, który umożliwia nam naprawdę łatwe rozkładanie softboxów. No, przydaje się to w plenerze czy w sesjach poza studiem. Ja sam z tego korzystam, akurat posiadam Quadralite'a i to jest naprawdę bardzo wygodna i szybka sprawa. I teraz Elinchrom zaprezentował swoją zupełnie nową serię SnapLux, która również wykorzystuje ten system. Do tej serii należy Strip 22 na 30 cali w cenie $150, Recta 14 na 30 cali w cenie $170 oraz Octa 24 cale w cenie $190. Myślę, że to jest naprawdę fajna opcja, bo jak wiem, Elinchrom to jest naprawdę topowa półka i czegoś takiego brakowało wśród ich produktów. I teraz mamy parasolkowy system w serii SnapLux. Super sprawa.
I ostatnia informacja, a mianowicie targi IBC 2020 odwołane. Te targi miały się odbyć we wrześniu w Amsterdamie, no ale zostały odwołane z wiadomych przyczyn. Są to kolejne targi odwołane z powodu pandemii. Ciekawostką natomiast jest to, że organizatorzy chcieliby częściowo zorganizować tą imprezę wirtualnie. Na czym to polega, jeszcze nie wiemy, okaże się, ale myślę, że jest to jakieś rozwiązanie. Coraz częściej widzimy, że wszystko zaczyna przechodzić do zdalnej pracy, do wirtualnego świata, do pracy z domu i myślę, że no, to też na pewno umożliwia rozwój jakichś technologii, które się do tego przyczyniają i no, zobaczymy. Jestem ciekaw, jak taka impreza wirtualnie może się odbyć. Zobaczymy. I to byłoby na tyle w fotoniusach ogólnie, w ogóle. Dzięki wszystkim, którzy oglądali, którym się to podobało. Myślę, że na pewno co jakiś czas będę robił oczywiście takie informacje, na których będę omawiał sprzęt, ale może nie wszystko, co się pojawia, tylko jakiś taki, który mnie interesuje i który ma Was może zainteresować, jak będę miał jakieś ciekawostki. A tymczasem czekajcie do następnego odcinka, w którym będzie trochę nowości, co Wam zaoferuję nowego, czego możemy się spodziewać. No i do zobaczenia. Klikajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli się komuś podoba. Czy też, jak ktoś ma ochotę, dołączcie do moich patronów, dzięki którym mogą powstawać przeróżne materiały na tym kanale. W takim razie do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!